dobry, zapraszamy. No nareszcie człowiek w garniturze. Ale zdjął krawat, co się stało? Będzie się pan awanturował tutaj, czy co? Nie, tu w krawacie to nie wypada. No nie. Słyszałem, że musimy skończyć za 10 minut pod Sejmem. Co się znowu dzieje? Nie, za 15. Za 15 wystarczy. Minut pod Sejmem, dobrze. Nie. Czy ma pan wpływ na przykład... pracę zespołu naszego. Którego? Tego prawdziwego do spraw zmian w wymiarze sprawiedliwości. Dzisiaj idziemy do pana prezydenta. Do pana prezydenta, tak. Andrzeja Dudy. Dzisiaj, tak. Wchodzicie i mówicie: dzień dobry panie Andrzeju, dziękujemy panu za weto, ale za późno. No za późno, za mało. Przede wszystkim są sędziowie niekonstytucyjni. Będzie miał kolejny test. Bo w ten sposób chcecie z nim pogadać, to się to szybko skończy. Nie, mamy konkretne propozycje, ale przede wszystkim chcemy rozmawiać o reformie, o zmianach, a nie o upartyjnieniu sądów. Bo Polacy tym wielkim fałszem tej propagandy są epatowani informacją, że była jakaś reforma. I to prezydent zablokował reformę. Nie było nigdy reformy, jeśli chodzi o PiS. Była próba skoku na sądy, tak jak zrobili z prokuraturą. W ogóle nie słyszał pan wiceministra sprawiedliwości, który tłumacząc całą aferę billboardową, powiedział, że to nie jest afera billboardowa, bo to nie są publiczne pieniądze. To jest informacja, bo już tak, żeście zaczęli przekręcać ich intencje, że musieli powiedzieć społeczeństwu, jak jest. Znaczy, jedno na pewno zrobił pan minister Ziobro świetnie. Wziął sobie dwóch wiceministrów, których zadaniem jest po prostu ciągła manipulacja. Myślę o Michale Wójciku i o Patryku Jakim. I ja nie wiem, oni są w stanie powiedzieć wszystko. Największą bzdurę, tak jak wczoraj słyszałem to, co mówił mój kolega z regionu, Michał Wójcik, to zastanawiałem się, czy są jakieś granice kłamstwa. No jeżeli ktoś mówi, że 19 baniek, które zrzuciły się spółki Skarbu Państwa. To nie są publiczne. To nie są publiczne. Ja rozumiem, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Oni po prostu są cały czas gdzieś kolesie, na legalu. Kolesie byli asystentami pani premier. W dniu, kiedy prezydent Duda zawetował, zarejestrowali domenę. No. Wychodzą z KPRM-u, rejestrują firmę, bez żadnego przetargu dostają 19 baniek i PiS mówi, że to wszystko jeszcze najlepiej wina Tuska, żeby nie, było. No Brukseli, jest... Niemców, Tuska, Platformy. Znaczy, ale narracja właśnie, ale uśmiecham się, bo podobno pasek w wiadomościach brzmiał, że Platforma jest przeciwko dostępowi obywateli do informacji. Tak, no. Tak. Opozycja przeciwko... Znaczy, totalna opozycja. Ja to... myślę, że tak naprawdę to, co tutaj rozmawialiście przed chwilą, że 19.30 włączenie jedynki to jest kabaret. Tylko jaka jest różnica? W PRL-u wszyscy wiedzieli, że w jakim ustroju się żyje. Mhm. Tutaj gorsze jest to, że tak naprawdę, no, jak zapytamy młodego człowieka, co wy się tam czepiacie, wy się tam kłócicie w tym parlamencie, ale przecież mogę wyjechać za granicę, mogę... telewizji to on nie włączył od kilkunastu lat, pewnie nie wie, co to jest telewizor, bo ma portale internetowe. Natomiast to jest tak... Wszystko teoretycznie funkcjonuje jak w państwie normalnym, demokratycznym. Mhm. Natomiast są takie rzeczy, które przypominają PRL, a nawet jest to gorsze niż PRL, bo to jest udawanie pewnych rzeczy. To jest, no ja mówię, telewizja publiczna to jest taki symbol największej manipulacji, jaka może występować w wolnym kraju. Tylko widzi pan, wasz problem, problem ludzi, którzy myślą trochę bardziej otwarcie niż tamta strona, jest taki, że nie da się ich złapać za rękę i powiedzieć: słuchajcie, złamaliście prawo. Bo to jest robione, tak jak pan sam wspomniał, wiceminister z pana regionu wychodzi i mówi: w świetle rozumienia ustawy to nie są pieniądze publiczne. I co mu zrobicie, jeżeli czujecie, że to jest kasa publiczna? No? Znaczy, ja myślę, że to ludzie sami. Akurat w przypadku pieniędzy ludzie są tak wyczuleni, że myślę, że to PiS sam sobie tak naprawdę podcina tą gałąź, na której siedzi. No bo jeżeli w sposób tak ordynarny ktoś robi taką pseudokampanię czy pseudoinformację, no to ludzie po prostu na to patrzą na takiej zasadzie, że ktoś miał pomysł, żeby wyprowadzić publiczne pieniądze. Ale ja podkreślam, dlaczego jest ta kampania? No żeby tam prezydentowi dać pstryczka w nos, żeby pokazać, tam się zaczął wielki... Pstryczek za 19 milionów? Tak, no ale przecież czy oni mają... A przepraszam bardzo, tysiące policjantów, które co miesiąc są angażowane w to, by prezes Kaczyński mógł utrzymywać ludzi w tej chorej myśli, już się w zamachu, teraz słyszałem, że wycofuje, teraz już mówi, że to jednak katastrofa była, że w jakiś sposób zmienia narrację. No, to jest chore, tylko państwo stało się państwem prywatnym PiS. Popatrzymy nawet, no, przejeżdżamy obok giełdy papierów wartościowych, bez prezesa nie ma miesięcy, od wielu lat. Jeżeli na kongresie ekonomicznym, wielu miesięcy, jeżeli na kongresie ekonomicznym w Krynicy
prezesi największych spółek toczą batalię o to, czy człowiekiem roku zostanie Morawiecki, czy zostanie pani Szydło, tylko robią to za publiczne pieniądze, w tym sensie, że te publiczne pieniądze są wydawane na przedsięwzięcia, które są gospodarczo idiotyczne, natomiast które mają służyć jednemu, totalnemu ogłupieniu Polaków, totalnej manipulacji, licząc na to, i to jest największy problem, że jest część osób, do których tylko i wyłącznie trafiają media publiczne. I to nie jest wina tych Polaków, że słysząc z każdej strony tego typu informacje, zaczynają w to wierzyć albo wierzą. I to jest nasze największe wyzwanie, mówię o tej drugiej stronie, żeby tak trafić do Polaków, żeby zrozumieli, że w tej chwili mamy do czynienia z państwem równoległym. Udaje wam państwem się to? Chorym, wirtualnym. Ma pan takie poczucie, że wam się udaje? Ja myślę, że coś musi wkrótce pęknąć. Ale gdzie? W was? W nich? Czy w czym? W Polsce. W tej, że przychodzi taki moment krytyczny, kiedy ludzie mówią, nie, no już dosyć jest tego obciachu, my jesteśmy w stanie wszystko zrozumieć i boję się, że może być w pewnym momencie zbyt późno. Polacy muszą zrozumieć i mam nadzieję, że powoli to dochodzi, że my za kilka lat przy tej narracji i przy tych ludziach to o Unii Europejskiej będziemy mówić w czasie przeszłym. No dobrze, ale proszę zobaczyć. Wzywają na dywanie Krzyżkę. Jedzie, mówi swoje, wyjeżdża, cisza. Zaczynają drugą procedurę w związku z sądami. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie konsekwencja. I tak naprawdę to się wszystko, tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, nawet jeżeli będą nam mówili, czy będą przeciwko nam, to i tak będziemy się trzymali własnego zdania. A wy nie jesteście w stanie nijak tej tamy postawić. No. Poza słowami Macrona, poza słowami Merkel, dzieje się to, co się działo. No tak, tylko że efektem tego wszystkiego może być to, że Polski nie będzie w Unii Europejskiej. No i to ludzie muszą zrozumieć, czy chcą Polski tego powrotu do tego, co już kiedyś było, do takiej, w tym przypadku, żelaznej kurtyny od Europy. Bo ja zawsze staram się tłumaczyć, że jeżeli prezes Kaczyński mówi, że czegoś nie zrobi, to to zrobi. No bo proszę zwrócić uwagę, czy jest normalne, że ktoś wychodzi i mówi, obiecuje, że sądy będą niezależne. No przecież obiecywali, że Jarek Gowin będzie ministrem obrony narodowej. Oj, to przecież premier Morawiecki nie przyznał na łamach faktu, że to było kłamstwo z Polską w ruinie, że polską gospodarkę dostał w najlepszym możliwym stadium historii. Wie, co mówi sam doradca gospodarczo Tuskowi. No. Znaczy, i przyznają ordynarnie, że ich propaganda opiera się na kłamstwie. I to jest kłamstwo tak jak przy sądach. Oni mówią reforma, a tak naprawdę Polacy oczekują tego, by w sądzie było szybciej. Polacy oczekują tego, by do sądu nie trzeba było chodzić, jeżeli są sprawy niesporne. I my o tym mówimy. Natomiast oni mówią tak. Chcemy całkowitej władzy nad rządem dusz. Chcemy mediów, nie, tego chcemy nie mówią. Sądu. To robią, ale chcemy, tego nie mówią. No. Tylko, że to trzeba Polakom tłumaczyć. Jeżeli ktoś myśli, że tak naprawdę sąd jest potrzebny politykowi, a obywatel bez tego sądu, czy on będzie zależny od ministra sprawiedliwości, czy nie, to sobie da radę, to jest w głębokim błędzie. Okej, okay. I dzisiaj przychodzicie do prezydenta. Wy znacie w ogóle jakkolwiek jego pomysły, czy dopiero się chcecie dowiedzieć dzisiaj na spotkaniu? Tam jest, nadzieją jest to, że prezydent jako eksperta i osobę, która pomaga mu pisać, czy pisze mu te projekty ustaw, wziął wiceministra w rządzie Donalda Tuska. Znaczy, wiceminister Królikowski, profesor prawa, bardzo dobry prawnik, robi to, co w normalnym systemie robiłoby Ministerstwo Sprawiedliwości. Tylko prezydent Duda zrozumiał, że Zbigniew Ziobro chciał go ordynarnie oszukać, chciał mu odebrać kompetencje jako głowie państwa. Zabrał mu to w przypadku asesorów, chciał mu to zabrać w przypadku sądów i teraz dał to osobie, o czym to świadczy? Oni nawet kadr nie mają. Oni mają partyjnych funkcjonariuszy, którzy są świetni, jak przyjdą do mediów i będą powtarzali przekaz dnia, ale jeżeli przychodzi o napisanie dobrej ustawy czy rozumienie sądownictwa, to tego nie ma. I prezydent Duda, ja liczę, że dzisiaj powie, jakie jest nasze zdanie na temat tego, co chce zaproponować. Tylko z drugiej strony, myślę o tym, co Tomek Sekielski mówił tutaj u nas dwa dni temu, że żeby wygrać tą batalię, to tak naprawdę Andrzej Duda powinien to zawetować i powiedzieć do Ministerstwa Sprawiedliwości, przygotujcie kolejny projekt, który być może mi się spodoba. A on idąc i mówiąc, ja napiszę po swojemu, ryzykuje to, że Sejm jemu powie, panie prezydencie, nie tak, to musi wyglądać zupełnie inaczej. Ale grają na partię prezydencką. Przecież Andrzej Duda jest człowiekiem, który
ma niewiele starszym ode mnie, 40 kilka lat, i on wie doskonale, że jeżeli twardo pozostałby w tej swojej roli, jaką mu media przypisywały i różne programy satyryczne, to tak naprawdę nie miałby szans na reelekcję. Mhm. To jest czysta polityka ze strony prezydenta. Ja cieszę się, że zawetował dwie ustawy, natomiast podpisał z punktu widzenia obywatela najgorszą, więc politycznie widać było, że to jest gra. Natomiast najważniejsze jest, że prezydent czy kalkuluje politycznie, czy patrzy tylko pod kątem konstytucji, zrozumiał, że są granice, których przekroczyć nie można. I teraz, jeżeli on dotrzyma słowa, to zablokował, nie dał Ziobrze tych zabawek, o których Ziobro marzył. Mhm. Ziobro nie wybacza, został upokorzony, stąd te jego wywiady cenzurowane, myślę, przez Kaczyńskiego. Natomiast obserwujemy walkę we własnym obozie i to jest dla Polaków pocieszające, że tam już nie ma monolitu. Jak pan ocenia dzisiaj szansę na to, że ustawy w kształcie, który zaproponuje prezydent, przejdą przez Sejm niezmienione? No, przede wszystkim nie wiemy, jaki jest kształt tych ustaw. Jeżeli to miałoby... Z nadzieją pan mówi o tym, o autorze tych ustaw, więc wierzę, że to może być coś lepszego niż było. To jest kwestia tego, czy Jarosław Kaczyński będzie chciał, tak jak zawsze, pokazać, kto tu rządzi. No, po wyjechaniu z Belwederu poszedł w świat jasny sygnał, albo po mojemu, albo wcale, zmiany w sądach. To możliwe, że będą nawet wybory na wiosnę. Dlaczego? Dlatego, że emisariusze prezydenta jeżdżą po kraju, spotykają się z samorządowcami. Prezydent chce oprzeć swoją formację i swój obóz polityczny na takich filarach jak Związek Zawodowy Solidarność, jak mocne poparcie Kościoła, jak samorządowcy. Przecież dlaczego prezydent zawetował, pierwszą ustawę, którą zawetował, to ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Mhm. Zawetował dlatego, bo wie, że musi budować jakiś alternatywny obóz. Kolejna rzecz, no to dobre stosunki z premierem Gowinem. Nie bez przyczyny wczoraj premier Gowin spotyka się z kołem Republikanie. No i jeżeli Jarosław Kaczyński dostrzeże takie zagrożenie, no to kandydatem na prezydenta Warszawy będzie marszałek Karczewski z takim ostrzeżeniem dla prezydenta Dudy, że my mamy kandydata do wyborów prezydenckich. Także to jest... A kto miałby być? Beata Szydło? Karczewski. Karczewski będzie kandydatem. Być może. Znaczy, to jest gra, tylko Polacy... A dlatego jeździ patrzeć na tego, na Białoruś patrzeć na Łukaszenkę. No, teraz zaczynam się to sklejać. No. Dlatego kreuje się na postać taką trochę konsyliacyjną. Proszę uważać, bo on też biega. Nie, ale to absolutnie jest szacunek, 17 km przebieg w Krynicy. No. Żal mi tego Borowca z tym plecakiem i w tym, natomiast no, tempo na szczęście nie było jakieś duże, że Borowiec dał rady. Natomiast to akurat jest taki... Pan marszałek Karczewski, pamiętam, jak poszedł kiedyś rok temu pobiegać po Gdańsku, to znaczy chodzenie z fotografem własnym biegać, radziłbym selfie i to jednak wystarczy. Natomiast tak zupełnie poważnie, to jesteśmy w takiej chwili, kiedy wymiar sprawiedliwości, czyli coś, co powinno absolutnie służyć Polakom, służy wyłącznie obozowi władzy do tego, ale by proszę zobaczyć, kiedy pojawia w jakiś się sposób rozgrywać swoją grę w piaskownicy. Wybór nowego prezesa sądu, to nie pamiętam, czy to był Poznań, co to Szczecin. Było? Szczecin, gdzie nagle zdecydowana większość staje przeciwko ministrowi Ziobro. Może to jest... Myślę o wyborze prezesa jednego to sądu, czy kandydaturze, gdzie nagle się okazuje, że zdecydowana większość sędziów mówi nie. My się nie zgadzamy na tego kandydata, którego nam pan tu przywozi w teczce, więc może to jest jedyna dzisiaj droga do tego, żebyście już nawet nie nadzieją, że prezydent coś pozmienia, ale liczyli na to, że sędziowie sami się obronią. No tylko, że jeżeli prezydent pęknie i jeżeli zmienią tak przepisy i podpisze na przykład ustawę, w której zmieni strukturę sądów minister Ziobro i będzie chciał tym sposobem wyrzucić sędziów, po prostu nie dać im nowych nominacji w Pałacu Prezydenckim, no to tak naprawdę może się skończyć niezależność sądów. Jest niesamowity nacisk na sędziów. Proszę zwrócić uwagę, że przecież doszło do sytuacji całkowicie kuriozalnej. Jest prywatny proces rodziny pana ministra Ziobro, dotyczy błędu lekarskiego.
a jednocześnie wobec sędzi, która ten proces prowadzi, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Kto jest zwierzchnikiem prokuratury? No pan Ziobro. Mhm. Znaczy, to jest ewenement, że można w taki sposób wykorzystywać narzędzia czy podległych sobie ludzi do prywatnych celów. No i to jest straszne. To jest naprawdę, naprawdę coś bardzo... bardzo niefajnego. Ale no, typowego ale... już dzisiaj, o której idziecie do prezydenta? 14.30 Platforma Obywatelska 14.30. Została zaproszona. Najpierw idzie klub PiS-u. To jest formule klubów parlamentarnych. Do powodzenia. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego, że wyjdziecie, nie wiem, zadowoleni, albo że uda się jakkolwiek z nim dogadać. Znaczy, przede wszystkim ja liczę na to, że to będzie rozmowa o tym, co poprawić w wymiarze sprawiedliwości, a nie o tym, czy to Ziobro, czy prezydent Duda będzie... A wy chcecie, liczycie na to, że będziecie mieli jakikolwiek wpływ na to, że, nie wiem, wasz pomysł zostanie przyjęty i dopisany do tych... Z takim pomysłem idziemy. Myśmy prezydentowi już prawie 2 miesiące temu dali dobrą ustawę o KRS-ie autorstwa Justycji. Więc zapytamy, czy z niej chce skorzystać. Na razie odzewu nie było, ale z prezydentem zawsze trzeba rozmawiać. Dziękuję. Borys Budka, Platforma Obywatelska, ukłony. Zamawiał pan Sejm, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.